Jak to idzie? Cofnij się. Hej, Dick. Hej. A co to jest? O, jego pytaj. Bo wiesz, ciężarówka ma rozmiar czołgu, tak? Aha. Więc myślę, że może można zrobić z niej czołg. Ja pierdolę. A czy to jest gotowe? Trzeba sprawdzić, Dick. Okej. Gotowa! Trzeba ją zatankować. Wiem, gdzie można znaleźć ten nawóz. Dam znać przez radio. Dobra. Kilka tygodni temu znaleźliśmy z kilkoma kumplami norę. No wiesz... Wirusów, czy jak nie. A tu wychodzi ich baba. Hej. Wyjedz. Słyszałam... Wiesz? W sensie, co dla nas zrobiłeś. No, z wieczystymi w ogóle. Ja tylko... Wiem, że musiałeś to zrobić. Inaczej nie można było postąpić. Tak. Słuchaj, Blair. Nie jestem dumny z tego, co musiałem zrobić. Wiesz o tym, prawda? Hej, Dick. Uważaj na siebie. Deacon. Dobrze cię widzieć. Joe. Nieźle. Dobra zdobyć. Mam dzisiaj niezły towar. Jak tam leci, Buzz? Kurde, potrzebujesz naprawdę sporo paliwa. Dobra. Nie, będę miał nowe graty. Że znajdziemy dość nawozu na ranczu Żelazny Stop. Na ranczu Żelazny Stop? Tak, znaczy, bo przecież Jess i jego wieczyści nie będą mu potrzebować. Bo to był kiedyś ośrodek golfowy, nie? Musiało to być jakieś zaplecze odbytnicze, no wiesz, dosiarki i... Nawóz. Jasna sprawa. Pojadę tam teraz, a kiedy będzie czysto, dam cynk tobie i Ricky, żebyście podstawili ciężarówkę. Nie ma sprawy, bro. Dobra, bez odbioru. Tak, tak, Ricky. Jestem. Chciałam ci podziękować, że wróciłeś, żeby nam pomóc. Tak, tylko przepraszam, że za późno dotarłem. Nieprawda. Powstrzymamy go. Zgizam. Powstrzymamy, prawda? Tak, powstrzymamy. Słuchaj, przykro mi. Przykro mi z powodu Sary. Aż trudno mi sobie wyobrazić, co możesz czuć, stracić kogoś dwa razy w taki sposób. Przecież jeszcze jej nie straciłem. W końcu budujemy jebudną bombę, pamiętasz? Tak. Dobrze, że jesteś z powrotem. Los tutaj, gdzie potrzebuję. Ricky, posłuchaj. To nie była jego wina, wiesz? Znaczy, Żelaznego Majka. On tylko próbował zrobić to, co słuszne. Wiem, tak. Bez odbioru. Motor. Są tu za
Jesteś tam? Ani ucieczka! Przekazujemy słowa Karlota! Skizo, masz tu coś do mnie odzywasz. Całe szczęście jesteś. Posłuchaj. Próbowałem ich powstrzymać. Serio. Żeby nie zabili żelaznego Majka. Nie chciałem, żeby tak wyszło. Kapitanie! Pułkownik wzywa pana do siebie. Kapitan! Pięknie. Widzę, że nie czekałeś zbyt długo na awans. Te wojskowe pierdoły, jedno wielkie gówno, dobrze o tym wiesz, ale brachu, musisz mnie wysłuchać. Nie jestem twoim brachem, Skizo. Luz. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Kiedy Cory pomógł ci prysnąć, pułkownik dostał szału. Myślał, że to jej robota. Po całości go pojebało. Chciał dorwać panią porucznik. Chciał ją zabić, Dick. Dick, słyszysz mnie? Tak, słyszę. Ale ja go powstrzymałem, Dick. Naprawdę. Powiedziałem, że ta jej trucizna przyda się nie tylko do zabijania szwursów, że może zna jakiś wrogi obóz, który może ma tylko jedno źródło wody i że może wlanie tam kilku litrów szaleju rozwiąże wiele różnych problemów. W każdym razie pułkownikowi to się spodobało. Więc od tamtej pory to ja zarządzam Arką. Cały ten szajs podlega teraz mnie, Dick. Mnie. Czego? Kurwa, chcesz, Skizo? Chciałem cię ostrzec, brachu. Oni nadchodzą. Nie mogę ich powstrzymać. Nadchodzą i tym razem pułkownik nie będzie się opierdalał. To zapraszam. Nigdzie się nie wybieramy. Ale tym razem, jak już się pojawi, będziemy gotowi. Hej, Dick. Kapitanie, pułkownik czeka. Zaraz będę, do cholery wypad! Hej, Dick, słuchaj. Muszę lecieć, ale przekażę porucznik Whittaker, że ją pozdrawiasz. Kapitan Sarkozy bez odbioru. Niech cię szlak, Skizo. Dick, jesteś tam? Zrobiłem dla ciebie kilka rzeczy. W razie czego wbijaj. O, buzer, to świetnie. Tak, przyda się. Bez odbioru. Kiedy straciliśmy wszystko? No dobra, więc to nie Carlos. To Jesse, pierdolony Williamson. Przykro mi. Czaisz? Przepraszam, ale to i tak straszne pierdolenie. No i proszę, to się nigdy nie skończy. Dick, hej, wpadnij do nas w wolnej chwili. No musimy pogadać, to ważne. Cześć, Ricky. No dobra, zajrzę do was, bez odbioru. Uszkodzony. No i proszę. Co, zielone światła. Cholera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Prąd nie działa, no jasne.
Lepiej, żeby było tutaj coś wartego tego całego zachodu. Muszę się skupić. Muszę załatwić ją przed przyjazdem Ricky, bo inaczej ściągnie nam ich wszystkich na głowy. Hej, Boozer, a powiedz Ricky, że chwilę to zajmie, bo wiesz, mamy tutaj żerowisko Hordy, tu mamy. Horda, chcesz, żebyśmy ruszyli tam z Ricky? Pomogli ci? Nie, zostańcie. Już wiem, że najlepiej brać się za nich w pojedynkę. Wtedy nie ściągniemy ich sobie nawzajem na głowy. Poza tym, Ricky powiedziała mi, że jesteś teraz szefem ochrony, prawda? A skoro tak, to nie musisz czasem, sam nie wiem, pilnować obozu, polerować odznaki, ćwiczyć na ludzi? Tak, jasne. Zapomniałem poprosić Majka o odznakę, a zresztą teraz kiedy Majka już nie ma, a wiesz, może wybiorą kogoś innego, a ja wrócę do wyrywania chwastu. Marne szanse, stary. Nie miałbym nic przeciwko, ale daj znać, jak będziesz gotowy. Jak się ruszyć z tym cyrkiem w trasę?
przyjacielu. Już wszystkie. Jezu. Boozman, jesteś tam? Jest czysto. Więc powiedz Ricky, że może ruszać z ciężarówką. Zrozumiano. Hej, Dick. Mamy dla ciebie niespodziankę, brach. Świetnie. To super. Nie mogę się doczekać. Bez odbioru. Kolejne trofeum. Popatrzmy. Dobra. Potrzebuję... Co to u diabła jest? Prezent od Ricky. Motorem nie pojeżdżę, ale biegami teraz macham jak jakiś demon. Wow. A... Podjedź tam, okej? Okay? No dobra. Okej! Okay. O Boże! To powinno starczyć. Dobra, to co teraz? Kreozot. Dam znać przez radio, jak będę gotów. Skąd my mamy wytrzasnąć kilkaset litrów kreozotu? Nie chcesz wiedzieć.